Drodzy w Chrystusie, w najbliższą niedzielę chcemy spotkać się znowu na nabożeństwie, by wielbić naszego Pana, a na tym nabożeństwie chcemy też wsłuchać się w Słowo Boże, które wyznaczone jest na najbliższą niedzielę z pierwszego listu Piotra. Chciałbym to słowo przeczytać z przekładu ekumenicznego. Zbliża się zaś koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić. Przede wszystkim jedni dla drugich miejcie żarliwą miłość, bo miłość zakrywa wiele grzechów. Okazujcie sobie wzajemnie gościnność, bez narzekania. Służcie jedni drugim takim darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze różnorodnej łaski Boga. Jeśli ktoś przemawia, niech to będą jakby słowa Boga. Jeśli ktoś służy, niech to czyni mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Kochani, te słowa skierowane są do chrześcijan, którzy prawdopodobnie w tym czasie, w tym okresie historii byli dość mocno prześladowani. Prześladowania te miały miejsce za czasów okrutnego cesarza Domicjana. I jakoś trzeba było sobie radzić, jakoś trzeba było żyć w tych ciężkich warunkach. Społeczności, które żyły na tych terenach, do których pisze autor listu, były społecznościami zazwyczaj z pogan, byli to nawróceni ludzie, którzy szli za Jezusem Chrystusem. Pewną wskazówkę daje tutaj autor tym, którzy może już są zmęczeni trudem doświadczania prześladowań, przeciwności i trudem składania swojego świadectwa o Panu Jezusie Chrystusie, o Wszechmogącym Bogu. I pisze do nich, by przede wszystkim mieli żarliwą miłość do siebie nawzajem, żeby wzajemnie sobie służyli, żeby wzajemnie sobie pomagali, żeby każdy służył takim darem łaski, jaki otrzymał, żeby otwierali swoje domy dla siebie, żeby byli dla siebie nawzajem gościnni i usłużni. Drodzy, kiedy czytałem ten tekst, zastanawiałem się, w jakich warunkach my dzisiaj żyjemy i w jakich warunkach przychodzi nam współcześnie składać świadectwo o Wszechmogącym Bogu. Myślę, że wiele jest do przemyślenia w tej kwestii, wiele do zastanowienia. W dzisiejszych czasach mamy komfortowe warunki, nikt nas nie prześladuje, no ale pytanie, czy rzeczywiście jesteśmy tymi, którzy dzielą się miłością Chrystusa, którzy są zachęceniem, którzy są świadectwem. Przejdźmy, kochani, w najbliższą niedzielę do kościoła i zastanówmy się wspólnie nad tym tekstem, nad czym może jeszcze trzeba popracować, albo do czego się przygotować, gdy przyjdą ciężkie czasy, może nawet prześladowania. Serdecznie zapraszam na najbliższe nabożeństwa. Zostańcie z Bogiem.